Witam Państwa bardzo serdecznie, zarówno te osoby na sali, jak i ci, którzy śledzą naszą rozmowę w internecie. Szanowni Państwo, rzeczywiście tematem naszej rozmowy z profesorem Jerzym Eislerem jest jego najnowsza książka, książka przewrotnie zatytułowana Siedmiu Wspaniałych, poczet pierwszych sekretarzy KCPZPR. Książka niezwykła na naszym rynku wydawniczym, choćby dlatego, że jest on ubogi generalnie w biografie polityczne, a tymczasem profesor Eisler pokusił się o to, żeby od razu opisać nam biografię całej siódemki ludzi, których połączyło to, że byli pierwszymi sekretarzami KCPZPR. Chcę Państwu zdradzić pewną tajemnicę, czy pewną niespodziankę, którą żeśmy z profesorem Eislerem przygotowali, a mianowicie ja zapraszając go do tej rozmowy, poprosiłem go, żeby sporządził taką listę rankingową pierwszych sekretarzy, żeby na kartce wypisał nazwiska w kolejności od tego, którego ocenia najwyżej czy najlepiej, przy czym, żeby była jasność, nie precyzowaliśmy, co to znaczy najwyżej czy najlepiej, bo to jest zawsze względna rzecz. Uznaliśmy, że każdy z nas intuicyjnie jakoś to sobie ustawi, no i żebyśmy wypisali te nazwiska od tego, którego oceniamy najwyżej, do tego, którego oceniamy najgorzej. I teraz otworzymy te kartki obaj i porównamy nasze listy, a później według tej listy, którą nasz gość sporządził, będziemy omawiać te postacie, albowiem on tu jest tutaj fachowcem głównym i w dodatku gościem, więc jego lista ma, że tak powiem, charakter wiodący, a moja tylko pomocniczy. A więc u mnie pierwszy jest Mieczysław Rakowski, jako ten, którego... Ten najlepszy. Ja może wytłumaczę, ja źle zrozumiałem i zrobiłem odwrotnie. Czyli ja muszę czytać od siódmego przez szóstego, piątego i pierwszy będzie u mnie najgorszym. To jakby odwrócenie kolejności. Tak, Mieczysław Rakowski. Tu jesteśmy zgodni. Drugi jest u mnie Stanisław Kania. U mnie też. Tak, żeby o jasność, nie umawialiśmy się i teraz będą różnice. U mnie trzeci jest Władysław Gomułka. U mnie Edward Gierek. U mnie czwarty jest Edward Gierek. U ciebie? Wojciech Jaruzelski. U mnie piąty jest Wojciech Jaruzelski. U ciebie kto jest... Kolejny. Edward Ochab. U mnie Edward Ochab jest szósty, czyli przedostatni. U ciebie szóstym jest Władysław Gomułka. I tu jest chyba największa różnica między nami. No i siódmy, tu zaskoczenia nie będzie, został metodą eliminacji. Bolesław Bierut. U mnie również Bolesław Bierut. Zacznijmy zatem od Mieczysława Rakowskiego, który był najbardziej nietypowym pierwszym sekretarzem, bo kiedy nim został, to właściwie partia straciła władzę, więc on jest inny z tego względu właśnie. On jest inny z jeszcze paru względów. Po pierwsze, jest to jedyny przywódca partyjny, który pochodzi z zachodniej Polski, z Wielkopolski. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mieszkaniec Białegostoku w XX wieku do 1944 roku na własne oczy miał okazję widzieć czerwonoarmistów trzy razy w 20, 39 i w 44 roku, to Rakowski jako Wielkopolanin, jako Poznaniak zobaczył ich po raz pierwszy w lutym 1945 roku i jak sam mówił na krótko przed śmiercią, widział w nich autentycznych wyzwolicieli. I nie tylko swoje poglądy relacjonował, ale właśnie wielu mieszkańców Wielkopolski, którzy mają do czynienia z niemieckim, hitlerowskim barbarzyństwem, a o radzieckim co najwyżej wiedząc z którejś tam ręki z opowiadań, że były wywózki, że akurat w kwestii Katynia Rakowski jako kilkunastoletni chłopak w czasie wojny wiedział, ponieważ jego mama pracowała jako kucharka w zakładach tramwajowych i z tych zakładów Niemcy wysłali polskiego lekarza wiosną 1943 roku do Katynia i ten lekarz po powrocie w zakładzie pracy na prawo i lewo opowiadał, co widział, co słyszał. Ale towarzysze radzieccy nie odwzajemniali tej sympatii Rakowskiego dla Armii Czerwonej i przez długie lata traktowali go jako groźnego rewizjonistę, socjaldemokratę, w istocie rzeczy osobę mocno podejrzaną. To się tak naprawdę zmieniło dopiero w 1988 roku, jak został premierem. Jest w jego zapiskach, w dziennikach taki fragment, kiedy on zapisuje swoją rozmowę z Gorbaczowem i Gorbaczow mu mówi: całą nadzieję i pełne zaufanie mamy do Wojciecha Jaruzelskiego i do ciebie. I Jaruzelski i Rakowski zapisuje, do czego to doszło, prawda, że nagle mają. No więc właśnie, dlaczego oni go tak nie lubili w tej Moskwie? Myślę, że dużą tutaj rolę odegrało to, że on był
człowiekiem najbardziej zdecydowanie z całego tego towarzystwa grona wykształconym. Możemy się podśmiewać z doktoratu, to się wtedy nazywało stopień kandydacki, ale to był doktorat robiony w szkole partyjnej. Natomiast w tej szkole partyjnej wykładali często bardzo porządni, solidni historycy. O ile jeden recenzent doktoratu Rakowskiego wywołuje wesołość, bo w ogóle nie jest znany jako naukowiec, natomiast jako działacz partyjny, tak, Stefan Wierbłowski, i napisał kilkustronicową, ideologiczno-polityczną recenzję, nie mającą nic wspólnego z nauką. To druga recenzja, 10- czy 11-stronicowa profesora Henryka Zielińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, znakomitego badacza dziejów Polski, autora dużej historii Polski. No to... Ale to powiedz naszym słuchaczom, o czym Rakowski ten doktorat napisał, bo tak, to też jest ciekawe. To też jest ciekawe, o czym go napisał i jak go napisał. Pisał o myśli politycznej socjaldemokracji zachodnio-niemieckiej, czyli w RFN w latach 49-54 mniej więcej. I co ciekawe, w pewnym momencie poprosił swoich przełożonych, żeby pozwolili mu wyjechać na miesięczne stypendium do NRD, nie do RFN, ponieważ w zbiorach NRD-owskich było dużo broszur, całe roczniki prasy socjaldemokratycznej RFN-owskiej, to czego nie było w Polsce. Czyli tu jakby był krok taki prawdziwego badacza, naukowca, ale dalsza część tego podania jest już dla nas śmieszna, ponieważ on zarazem prosi, że w czasie tego wyjazdu miałby okazję spotkać się z towarzyszami z SED i omówić jakby wątki polityczne. Czyli to już nie ma nic wspólnego z nauką, bo to, że chce czytać w bibliotece w Niemczech, w NRD broszury i prasę socjaldemokratyczną z zachodnich Niemiec, to bardzo dobrze. Ale jaką z naukowego punktu widzenia wartość mają rozmowy z towarzyszami z kierownictwa Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności, no to ja nie wiem. Dobrze, ale jeśli można w tym miejscu, to zainteresowanie socjaldemokracją zachodnio-niemiecką pokazywało też właśnie niebezpieczne ciągoty towarzysza Rakowskiego w kierunku właśnie owej socjaldemokracji. Ale ja będę przewrotny i teraz będę w roli adwokata diabła występował jednak. I czy to nie jest trochę tak, że była to pewna poza, to znaczy, że Rakowski chciał, że tak powiem, występować w dwóch rolach, to znaczy chciał w takim warszawskim salonie wychodzić na takiego liberała, właśnie socjaldemokratę niemal, natomiast w gabinetach partyjnych już był takim twardym komunistą jednak, deklarującym bardzo jednoznaczne poglądy. I w tym kontekście, można powiedzieć, Moskwa go trafnie zdiagnozowała, że on jest niepewny, że on gra i tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy on jest szczery i z kim jest szczery. Poza tym jemu imponowało, no to trzeba powiedzieć, że poza niemieckim znał bardzo dobrze angielski, znał rosyjski, imponowało podróżowanie po świecie i kontakty z wielkimi tego świata. Proszę Państwa, na początku lat 60. młody redaktor naczelny tygodnika Polityka jedzie na stypendium do Stanów Zjednoczonych i trzeciego czy czwartego dnia pobytu amerykańscy znajomi załatwiają mu spotkanie w czasie weekendu z przybywającym przypadkowo, naprawdę przypadkowo w tej miejscowości na weekendzie aktualnym prezydentem Stanów Zjednoczonych Johnem Fitzgeraldem Kennedym. I on ma 2-3 godziny twarzą w twarz sam na sam z Johnem Kennedym. Poznaje panią prezydentową Jacqueline Kennedy, poznaje ich córkę Caroline. Przez 2 czy 3 godziny w 4 oczy rozmawia z Johnem Kennedy. To dziś dla polskiego dziennikarza taka sytuacja byłaby złapaniem Pana Boga za nogi. Dodajmy od razu, że dziś to dość wielu polskich dziennikarzy byłoby w stanie przez te 2-3 godziny rozmawiać tak płynnie po angielsku, żeby po kwadransie prezydent nie spojrzał na zegarek i nie powiedział, że jest już zmęczony i nie ma czasu. Ale ja mówię o początku lat 60.
I to wszystko oczywiście towarzysze radzieccy wiedzieli. No coś takiego było nie do ukrycia, tym bardziej on potem wydał książkę ale na ten temat. Skoro wspomniałeś o tym, że pojechał tam jako redaktor naczelny tygodnika Polityka, to trzeba powiedzieć o tym tygodniku. To znaczy, bo tak naprawdę Rakowski do roku 81, kiedy zostanie wicepremierem w rządzie Jaruzelskiego, to jest przede wszystkim redaktor naczelny tygodnika Polityka, który jest rzeczywiście pewnym wyjątkiem, jeśli chodzi o rynek prasowy w Polsce. Może jeszcze jest tygodnik powszechny, ale to już zupełnie inna para kaloszy. Prawda? I teraz jak to się dzieje? To znaczy, czy ty podzielasz pogląd, który jest budowany takiej legendy tygodnika Polityka, że to właśnie był taki obóz reformatorski wewnątrz PZPR, czy podzielasz raczej opinię drugą, do której ja się składam, że to był wentyl bezpieczeństwa, że po prostu stworzono taką enklawę, żeby tam ci wszyscy, co mieli takie różne rozbiegane myśli, ale oczywiście stali na gruncie ustroju socjalistycznego, tam sobie pisywali i możemy ich wszystkich mieć w jednym miejscu. Moim zdaniem to się nie wyklucza. To nie jest albo-albo, bo jeżeli opublikowali w Polityce w początku lat 60. dziennik Eichmanna, jeżeli opublikowali, dopiero wydanie książkowe było po zmianie w Polsce ustroju, jeden dzień z życia Iwana Dniesowicza, Aleksandra Sołżenicyna, no to z punktu widzenia kultury narodowej, polskiej czy światowej, myśli, otwierania polskich horyzontów, było to dobre czy złe? Oczywiście, że dobre, ale na to im pozwalano. W kraju, gdzie było biuro prasy KC, gdzie była prewencyjna cenzura, żaden Sołżenicyn, żaden Eichmann nie mógłby się ukazać, gdyby nie możni patroni w Komitecie Centralnym, którzy właśnie to, co powiedziałeś, uważali, że to jest ten rodzaj wentyla bezpieczeństwa. Jesteśmy liberalni, drukujemy takie teksty kontrowersyjne, trudne. To się nie mogło ukazać w innych krajach bloku radzieckiego, a w Polityce mogło. I sam Rakowski za granicą, szczególnie na Zachodzie, lubił tworzyć taki obraz, że on jest naczelnym polskiego szpigla. On się wypierał, że to on tak mówił, on twierdził, że to raczej inni mówili, że on jest redaktorem naczelnym polskiego szpigla. Ale nie wchodząc jak było, bo tego nie rozstrzygniemy, nie ulega wątpliwości, bardzo mu to schlebiało, bardzo mu to odpowiadało. Wielki niemiecki masowy opiniotwórczy tygodnik i analogicznie wielki masowy opiniotwórczy polski tygodnik. Skończmy o Rakowskim ostatnim pytaniem. Czy zgodzisz się z opinią, że tak naprawdę on był na tyle nietypowy dla całej reszty tej siódemki, o której dzisiaj mamy mówić, że on mógł zostać pierwszym sekretarzem tylko w sytuacji właściwie zapaści systemu i jego ostatecznej erozji? To znaczy nie było żadnych szans, żeby ktoś typu Rakowskiego, inna sprawa, że on był w jakimś sensie niepowtarzalny, mógł zostać na przykład w roku 81, kiedy też PZPR była w kryzysie, żeby ktoś taki mógł zostać wtedy pierwszym sekretarzem. Że to po prostu musiał być już kompletny rozkład. Kiedyś diabelsko zastanawiałem się, czy mógłby nim zostać w 1995 albo 6, przy założeniu, że nie byłoby okrągłego stołu, że nie doszłoby do porozumienia, dalej trwałaby PRL, RWPG, Układ Warszawski. Bardzo możliwe, że tak, że on byłby tym reformatorem, tym Aleksandrem Kwaśniewskim SDRP, a potem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ale zgadzam się z tobą absolutnie, że on mógł być pierwszym sekretarzem tylko na takie czasy gaszenia światła. Dokładnie, bo system jednak nie mógł się, jak się okazało, zreformować dalej niż to, co obserwowaliśmy w roku 89, bo wtedy nastąpił jego żywiołowy rozpłat. Prawda? Ale zostawmy Rakowskiego. Ale jeszcze jedno, bo to dzięki tobie. To w twojej książce o limitowanej rewolucji. Reglamentowanej, przepraszam. Doczytałem się, czytałem ją wcześniej parę razy, teraz doczytałem się pewnej myśli, która... No muszę powiedzieć, że tę taką w sumie dość pochlebną sylwetkę Rakowskiego, relatywnie pochlebną na tle innych, przyczerniła. Otóż on jest bardzo dumny z tego był, że uważał, że myśli po polsku, że jest to postawa patriotyczna, że no i w kamazie w tym nurcie szedł. Natomiast jesienią 89 roku daje się złapać na tym, że myśli, co jest dobre dla PZPR. Ma pretensje do generała Czesława Kiszczaka, że nie przychodzi na posiedzenie biura politycznego, a co więcej, wytłumaczenie jest straszne z punktu widzenia rządzących komunistów,
bo Kiszczak mu mówi, że nie był na posiedzeniu biura politycznego, gdyż w tym czasie premier Tadeusz Mazowiecki zwołał posiedzenie rządu. I gradacja, co jest ważniejsze, posiedzenie rządu czy posiedzenie biura politycznego KCPZPR, przez 40 ponad lat bezdyskusyjna posiedzenie biura, tu nagle... No tak, no bo to jest ten moment, który się dokonuje właściwie latem 89 roku. Tak. PZPR przestaje być rzeczywistym centrum władzy. Skupmy się teraz na drugiej osobie na twoim liście, Stanisławie Kadzi. To jest człowiek, który też dochodzi do władzy w sytuacji bardzo głębokiego kryzysu. Zostaje pierwszym sekretarzem na początku września 80 roku, a więc w momencie, kiedy rodzi się Solidarność. Dlaczego właśnie on? To znaczy, jak to się stało, że on w latach 70. była tam cała grupa ludzi wokół Gierka, którzy hipotetycznie mogliby sięgnąć po schedę. W tym momencie kryzysu okazał się tym, że właściwie tam specjalnie nie miał poważnych konkurentów. Mówiło się trochę o Stefanie Olszowskim, ale jak przyszło co do czego, to Olszewskiego nawet kandydatury nie zgłoszono. Kiedy myślimy o polityce, zastanawiamy się, jakie cechy są najważniejsze dla polityka. I tak naiwnie mówimy, inteligencja, mądrość, komunikatywność. W rzeczywistości było w systemie dyktatorskim i jest w systemie demokratycznym też umiejętność rozgrywania i rozprowadzania. Nie wiem, czy Państwo mnie dobrze rozumieją. To nie chodzi, że ktoś jest mądry, inteligentny, dobry, jakiś taki myśli w kategoriach państwa, tylko na ile jest skutecznym rozgrywającym. Takim był Edward Babiuch, króciutki premier w pierwszej połowie 80 roku, i tego typu człowiekiem w jakimś stopniu był także Stanisław Kania. Rozgrywał, czy uczestniczył w rozgrywce już w grudniu 70 roku, będąc tylko kierownikiem Wydziału Administracyjnego KCPZP. I był głównym rozgrywającym latem 80 roku. Chciał się pozbyć Gierka? To oczywiste. Czy chciał być pierwszym sekretarzem? Myślę, że chciał, żeby był nim Jaruzelski, a on by z tylniego fotela, jak to mówimy na przykład przy okazji Mariana Krzaklewskiego i Jerzego Buzka, czy sterował tym Aleksandra Kwaśniewskiego i na przykład Waldemara Pawlaka, że ten z tylnego fotela będzie tak z drugiej linii kierował. Ale zapytam cię od razu, to chyba jest kompletnie nierealne. Znaczy funkcja pierwszego sekretarza była tak ogromną władzą obciążona, że nie znamy przypadku choćby kiedykolwiek w historii, żeby była taka sytuacja, że za pierwszym sekretarzem stał rzeczywiście ten, nie mówimy o Moskwie, mówimy o Warszawie, stał ten, który pociąga sznurkami. Otóż moja teza jest taka, że raz w dziejach państw realnego socjalizmu to się zaczęło zdarzać. Myślę o okresie po Bydgoszczy, czyli od marca do września, października. Znaczy, że Jaruzelski pociąga sznurkami. Znaczy, może nie aż tak, ale że będąc człowiekiem w tej hierarchii numer dwa, bo tylko premierem, a nie pierwszym sekretarzem, w rzeczywistości bardzo często stawał się adresatem różnych rozmów, różnych listów towarzyszy w mundurach, którzy wykorzystywali to, że marszałek Dmitrij Ustinow czy marszałek Wiktor Kulikow, że właśnie oni do generała Jaruzelskiego jako do premiera, jako do ministra, ale jednocześnie jako do swojego człowieka zaufania. Nie, żeby Kania nie był człowiekiem zaufania, też nie popadajmy w przesadę. Na początku był, bo go poparli, ale bardzo szybko to zaufanie zaczęli tracić, bo na przełomie 80-81. Bo wydaje się, że to jest taka dość nowa teza, która zyskuje wśród naukowców, historyków, coraz więcej zwolenników, że Kania był za rozwiązaniem politycznym, czy jak to woli, grą na czas w kontaktach czy w rywalizacji z Solidarnością. Że takie właśnie udręczanie, tam rewizja, tu jakiś napastliwy artykuł, tu ostre przemówienie, ale bez strzelania, znaczy bez bicia, stanu wojennego. Bez stanu wojennego. Czyli i gra na czas, że oni się sami pożrą, poczekamy jeszcze pół roku i stan wojenny. A ty tak nie uważasz? Bo ja to jest, streściłeś moje poglądy w tej sprawie. Tak uważam. Ja też do tego klubu zwolenników tej tezy dołączyłem. Ona mi się wydaje i solidnie udokumentowana, bo to, że tak uważa dzisiaj Stanisław Kania, można by powiedzieć, że to tak sobie buduje legendę. Stawmy to na bok, ale coraz więcej badaczy tak uważa i coraz więcej jest dokumentów, świadectw, relacji potwierdzających ten właśnie sposób
patrzenia i rozwiązywania polskiego kryzysu. Dobrze, to ja znowu w roli adwokatus diaboli, bo ja rozumiem, dlaczego Łukania u ciebie trafił na tej liście tak wysoko, u mnie zresztą też, bo nie chciał wprowadzić stanu wojennego. Tak. Ale czy to powinno z kolei przekreślać to wszystko, co Kania robił choćby w latach 70., o czym ludzie znacznie mniej wiedzą, o czym piszesz w swojej książce, czyli człowieka, który tak naprawdę nadzoruje cały aparat bezpieczeństwa, nadzoruje politykę wobec Kościoła, jest odpowiedzialny za różne bardzo brzydkie wydarzenia z tamtej epoki, a tak naprawdę zaczął już w latach 60., bo jak został kierownikiem Wydziału Administracyjnego, to na niższym szczeblu. Zaraz przed właśnie, grudniem. Dokładnie. Więc on ponosi odpowiedzialność za wiele bardzo nieciekawych rzeczy z lat 70. Ja bym powiedział tak, że czasem mówimy, że ktoś był dobry, tylko pobił, a mógł zabić. I parafrazując to, to jest troszkę ta sytuacja. On był jednym z tych, którzy przesądzili, że w czerwcu 76 roku nie było na ulicach czołgów, nie było strzelania, były ścieżki zdrowia. On oczywiście o tym wiedział. Może mówić, że nie akceptował, że był przeciwny, ale to włóżmy raczej w świat fikcji. No ale jednak, jak się zastanowimy chwilę, to nie żeby usprawiedliwiać ścieżki zdrowia, bo to jest nie do usprawiedliwienia, ale chyba lepiej jak ludzi biją, niż ich zabijają. Ja wiem, że to jest dziwne rozumowanie, ja nie mówię, to jest moja koncepcja, że ja tak uważam, ale jeśli na to się patrzy z boku, no to trzeba by się zgodzić. W roku 80 jechał do Gdańska, zrewoltowanego, strajkującego w sierpniu 80 roku i wygłaszał jedne z najbardziej radykalnych, takich twardogłowych przemówień. Potem kiedyś z nim rozmawiałem i on mi tłumaczył, ja początkowo dość długo tego nie rozumiałem. Powie pan, jeżeli się na starcie wykluczy strzelanie, to można powiedzieć rzeczy okropne, bardzo brutalne, ordynarne, agresywne. Ja nie bardzo rozumiałem dlaczego. Później zrozumiałem tok jego rozumowania. Wyklucza się strzelanie. Strzelania nie będzie. I jeśli niektórzy towarzysze zachęcali, że trzeba tam jeszcze jedną dywizję przesunąć, jeszcze kolejny 1000 zomowców wysłać, to on to słuchał, uśmiechał się, jednym uchem wpuszczał, drugim wypuszczał i wygłaszał bardzo brutalne, bardzo antysolidarnościowe, bardzo agresywne, filoradzieckie przemówienie. I ja myślę, że to jest właśnie kwestia punktu odniesienia Kania na tle pozostałych, jawi dokładnie, nam się tak. Gdyby punktem tak. odniesienia miał być, dajmy na to, generał Władysław Sikorski, nie wiem, marszałek Józef Piłsudski, tego typu postacie, no to w ogóle nie byłoby o czym mówić. To w ogóle nie ma rozmowy. Jasne, rozumiem. To przejdźmy teraz do postaci, której nieco więcej czasu poświęcimy, bo też i dłużej rządziła. Trzeci na twojej liście jest Edward Gierek. I teraz powiem tak, ja uważam postać Gierka za w świadomości społecznej najbardziej zmistyfikowaną i teraz mam obawy, czy ty w swojej książce też trochę temu nie ulegasz, a zwłaszcza w tym rankingu, stawiając go aż tak wysoko. Czy nie jest trochę tak, że my patrzymy na postać Gierka przede wszystkim przez pierwsze pięciolecie jego rządów, kiedy rzeczywiście wielu Polakom się poprawiło, patrzymy na jego postać przez to otwarcie na Zachód, które rzeczywiście wtedy nastąpiło, a ignorujemy jakby wiedzę po pierwsze o drugim pięcioleciu, kiedy polska gospodarka PRL-owska potrążyła się w najgłębszym kryzysie w całej swojej historii i tak naprawdę dopiero Balcerowicz ją z niego wyciągnął. To po pierwsze. Po drugie, czy nie jest trochę tak, że my o tym Gierku patrzymy właśnie przez pryzmat tego otwarcia na Zachód, które było faktem, a nie patrzymy o tym, o czym też wspominasz, choć moim zdaniem za mało w swojej książce, o tym, że on nas jeszcze mocniej związał ze Wschodem. Znaczy, czyli mówiąc krótko, pozornie myśmy szli na Zachód, ale faktycznie w wielu różnych obszarach byliśmy coraz mocniej wiązani ze Związkiem Radzieckim. No i wreszcie ten wątek, tak naprawdę trzeba powiedzieć jasno, którego nie rozstrzygniemy, to jest agenturalny, prawda? Czy nie jest tak, że tak naprawdę Gierek był może najbardziej z Moskwą, poza Bierutem, związanym z pierwszych sekretarzy? Od razu zacznę od ostatniego. Mhm. Bardzo możliwe, że tak. To redakcja nadała rozmowie Roberta Mazurka ze mną w Rzeczpospolitej tytuł Gierek sowieckim agentem. Ale myśmy to oczywiście w tekście niuansowali, że jest możliwe, że prawdopodobnie. No tak, bo twardych dowodów nie mamy, oczywiście, ale mamy istotne poszlaki. Tak, tak. Ale czym się kierowałem, zacznę może od tego umieszczenia dość wysoko. Takim banalnym, niebanalnym względem. Tu się kończy lista tych, którzy nie mają krwi na ręku.
Tak, Gierek podkreślał, że obiecał, że jak on będzie pierwszym sekretarzem, to nie będzie w Polsce strzelania do ludzi na ulicach. I w czasach Bieruta, i Ochaba, i Gomułki, i Jaruzelskiego, czyli trzech poprzedników i jednego z następców, to strzelanie na ulicach do ludzi, no niestety, miało miejsce. Cytuję też w książce popularną w stanie wojennym rymowankę. Wracaj, Gierek, do koryta. Lepszy złodziej niż bandyta. Rzeczywiście złodziej jest lepszy niż bandyta, abstrahując od nazwisk, od konkretnych sytuacji. No bo człowiek, który kradnie, jest oczywiście złym, jest przestępcą, ale nie jest tak zły jak ten, który dokonuje rozboju, czyli bandyta. No. I tym też się kierował. Nie tą rymowanką, ale tą filozofią. Natomiast miałem inny problem, który być może ustawiłby go nawet przed Bierutem. Na samym czele na najgorszym miejscu. Mianowicie, na ostatnim miejscu. Tak, na ostatnim. Od najlepszego do najgorszego. Tak. Mianowicie zakażenie świadomości. Tam ci bili, mordowali, niszczyli. A ten sączył truciznę. Połowa naszej głupoty dzisiejszej, połowę głupoty zawdzięczamy Gierkowi. A co rozumiesz przez głupotę? Dosłownie, że są bezpłatna służba zdrowia, bezpłatna oświata, preferencyjne kredyty, że tam mieszkanie, kredyty dla młodych małżeństw i tak dalej. To wszystko czasy Gierka, cała ta filozofia. A jednocześnie... Ale za to go ludzie kochają właśnie. Tak, bo ludzie kochają gruszki na wierzbie. Natomiast jest w tym też coś takiego, że to właśnie on nam dał w skali pełnej orwellowskie dwójmyślenie. Nigdy przedtem i nigdy potem nie byliśmy tak moralnie dwuznaczni. Te ponad 3 100 000 członków i kandydatów PZPR to jest 15% dorosłego społeczeństwa wiosną 80 roku. Nigdy przedtem i nigdy potem to nawet się nie zbliżało. Ale to nie tylko to. Te gigantyczne, wielomilionowe związki zawodowe. Ja nie myślę o Solidarności. Te wiosną 80 roku branżowe. Gdybym zapytał starsze tu osoby, kto nie należał przed 80 rokiem do związków zawodowych, być może nikt by nie podniósł ręki. Bo ja należałem. I to właśnie, i te wszystkie TPPR-y, te wszystkie pociągi przyjaźni, które w tym dziesięcioleciu jeździły częściej niż we wszystkich pozostałych razem wziętych, powodowały, że w długim trwaniu on nam zrobił największą krzywdę. Jeśli ktoś przerabiał Polaków na perelowców, czy jak to tam nazwiemy, to w największym chyba stopniu właśnie Edward Gierek. Bierut przerabiał Polaków na trupy. Przepraszam, ale tak to trzeba brutalnie nazwać. Ale wcale nie chciał ich, znaczy młodych chciał, Związek Młodzieży Polskiej, to wszystko, ale to nie było tak powszechne. W latach 70. to zinternalizowanie, że to jest nasza ojczyzna Polska Ludowa, możemy sobie dzisiaj mówić, że to była garstka ludzi. Nie. Opozycja wszystkich odcieni, wszystkich stopni zaangażowania. Wiosną 80 roku, tu się z Antonim zgadzamy, że 4000 to już jest liczba zawyżona z kolporterami, z czytającymi, ze słuchaczami, ze wszystkim. 4000 w 35 czy 6 milionowym społeczeństwie. Znaczy, moja ocena jest bardziej jeszcze surowa. Ja myślę, że to było niewiele ponad 1000 ludzi, ale chcecie zapytać o następującą rzecz. Właśnie przy Gierku. Piszesz takie zdanie w swojej książce. Gierek bez wątpienia był dyktatorem, choć na pewno w porównaniu z ówczesnymi przywódcami innych państw bloku radzieckiego mniej surowym i apodyktycznym. I teraz pytanie, odwrócę się, wystąpię w roli odbrońcy Gierka. Czy można być dyktatorem, nie mając krwi na rękach? Bo sam powiedziałeś, że Gierek krwi na rękach nie miał. Można, bo to jest kwestia wolności słowa, cenzury, która była wtedy, bywała ostrzejsza, ale była całkiem surowa w latach 70. Oczywiście na początku pewne filmy zostały zdjęte z półek, trafiły do kin, pewne spektakle mogły się ukazać, odblokowano pewne książki, ale jak sam powiedziałeś słusznie,
to przykręcanie, ekonomiczne pogorszenie sytuacji około roku 1974 dziwnie zbiega się z tym stopniowym przykręcaniem tej wolnościowej śruby, tym takim właśnie zaostrzaniem kursu. Coraz mniej twórcy mogą, coraz mniej artyści mogą, coraz bardziej się chce kierować, dyrygować nauką. Nawet jest taki pogląd, że epoka Gierka to stalinizm bez terroru. I tu wracam do twojego pytania. No, nie przygotowałem się w tej chwili, więc trudno mi powiedzieć, czy gdzieś na podorędziu nie mam takiego dyktatora bezkrwawego, ale dyktatora bez wątpienia. Przecież wystarczy policja polityczna, wystarczy sama groźba terroru. W latach 70. już nie trzeba było do ludzi strzelać. Wystarczyło, że pistolet leżał na biurku, albo że oficer się nim kręcił i bawił, przeładowywał go. Społeczeństwo po stalinizmie, po wszystkich przeżyciach, po okresie gomułkowskim doskonale wiedziało, co znaczy, jak oficer się bawi pistoletem, jak go przeładowuje, wyciąga za magazynek, wkłada, chowa do szuflady albo sobie stuka pałką w biurko. On już nie musi tą pałą lać tak, żeby plecy były sine, a ściany zbryzgane krwią. Nie, my już jesteśmy wytresowani. No chociaż wiemy, że jak przyszło co do czego, to w Radomiu jednak bito dość mocno. Oczywiście, prawda? Że tak. I to jest też dowód na to, że właśnie ten liberalny wujek Edward, taki właśnie prozachodni liberał, to w gruncie rzeczy no, też okrutnik. Nie strzelał i to mu trzeba podkreślić, zapisać na plus, na chwałę, ale te pieski spuszczał ze smyczy. A jak potem mówi w przerwanej dekadzie, że on o ścieżkach zdrowia nie słyszał, a słyszało o tym, lekko licząc, kilka, jak nie kilkanaście milionów Polaków, choćby stugębną plotką, choćby za pośrednictwem zagranicznych rozgłośni nadających audycje w języku polskim. To są dwa wytłumaczenia. Ja piszę w książce, oba są złe dla Gomułki. Dla Gierka. Dla Gierka, tak. Oba są dla niego niedobre. Pierwsze, że wiedział i ordynarnie kłamie w żywe oczy. Ale drugie jest może jeszcze gorsze, że naprawdę nie wiedział. To co powiedzieć o dyktatorze, który nie wie o tym, co robią jego służby specjalne, co robi jego polityczna policja. To jest dno, a nie dyktator. Dno, a nie lider, który trzyma wszystko żelazną ręką. Osobiście jestem przekonany, że on doskonale wiedział i że kłamał, bo nie ten jeden raz. W ogóle na polu kłamstwa w tej siódemce Gierek jest niedościgły. Nawet no Bolesław Gierut. Chcę się odwołać do takiego przykładu, który na mnie zrobił duże wrażenie. A więc jest taki film biograficzny o Gierku, w którym on występuje, zrobiony w połowie lat 90. I tam Gierek jest pytany o to swoje słynne przemówienie z marca 68, gdzie mówił, że śląska woda pogruchocze kości. I Gierek tłumaczy się, że on tak powiedział w ferworze, że takich emocji, że on tego żałuje. Po czym jest pokazany ten fragment, gdzie widać, jak on w okularach czyta po prostu to przemówienie, więc nie było żadnych emocji, nie było żadnego ferworu. On to powiedział, bo chciał to powiedzieć, bo mu to pewnie napisano. Ale porozmawiajmy o tej Moskwie, Gierega Moskwa, bo rzeczywiście te poszlaki, bo nie mamy twardych dowodów, ale głównie opierają się na czym? Przede wszystkim od 2008 roku w Polsce w obiegu naukowym wreszcie po kilkudziesięciu latach jest zapis, to nie jest protokół, ale no dość dokładny zapis rozmów prowadzonych niedaleko stąd w Belwederze 19 na 20 października 1956 roku między Nikitą Chruszczowem i delegacją prezydium Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i biurem politycznym KCPZPR plus Gomułka, który wtedy występuje Władysław w roli kandydata na pierwszego sekretarza. Tak. I w tym dokumencie jest między innymi taki fragment, gdzie Chruszczow ma ogromne pretensje do Ochaba, ówczesnego ciągle jeszcze pierwszego sekretarza KCPZPR, że chcą usunąć z biura politycznego towarzyszy, którzy są symbolem przyjaźni polsko-radzieckiej. I wymienia cztery nazwiska. Marszałka Konstantego Rokossowskiego, ministra obrony narodowej, i to chyba nikogo nie dziwi, radziecki marszałek w 1949 roku skierowany do pełnienia funkcji ministra obrony narodowej w Warszawie. Tu dostał polski mundur, a kronika filmowa podkreślała, że
nowy minister dobrze mówi po polsku. Dziwne, ale nigdy tak na przykład o Bierucie nie mówili, czy o Gomułce, że minister ziem odzyskanych dobrze mówi po polsku. Wymieniają Zenona Nowaka, wicepremiera jednego z takich, on wymienia takich najbardziej prominentnych natolińczyków, przedstawicieli takiego twardego skrzydła w kierownictwie partyjnym. Wymienia Franciszka Jóźwiaka w czasie wojny jednego z dowódców Gwardii Ludowej, potem komendanta głównego. Jak wynika z wspomnień Gomułki, pracującego dla wywiadu sowieckiego, oczywiście, ewidentnego agenta. Nie, tak. I pierwotnie Gomułka mówił wtedy w październiku 1956 roku, czwarte nazwisko, jakie wymieniał, to był Franciszek Mazur. Też postać bliska Natolina, też taka gdzieś tam kursująca koło radzieckiej ambasady. Ale mająca też pobyt w łagrach za sobą. Tak. Tymczasem w tym dokumencie, który znamy od roku 2008, tym czwartym wymienionym przez Chruszczowa jest Edward Gierek. Edward Gierek, który członkiem biura politycznego KCPZPR był od 3 miesięcy, a sekretarzem KC od 7 miesięcy. I on ma być symbolem przyjaźni tej nierozerwalnych więzów radziecko-sowieckiej. Tej rangi corokosowskiej, co Zenon Nowak. I kiedy to przeczytałem, zapytałem Andrzeja Werblana, który opublikował ten dokument i opatrzył krytycznymi przypisami byłego działacza partyjnego, bliskiego współpracownika Gomułki i profesora historii. Mówię, skąd ten Gierek? No jakim cudem? I on powiedział tak, wie pan, w drugiej połowie lat 40. do Belgii, tutaj od razu w nawiasie dam dygresję, Belgia była jednym z 4 zachodnich państw obok Francji, Włoch i Austrii, w których komuniści przez pierwsze 2-3 lata powojenne byli w rządzie. A więc do tych 4 państw, szczególnie w tym do Belgii, z Moskwy jeździli kontrolerzy, doradcy, jakbyśmy ich nie nazywali, dawni funkcjonariusze Kominternu, a teraz Kominformu, czyli tej nowej organizacji, a po prostu, mówiąc otwartym tekstem, no, Kremla, Stalina, którzy tam doglądali i musiał im wpaść w oczy ten młody towarzysz, górnik, prawdziwy działacz robotniczy, taki zaangażowany. I rzeczywiście, proszę państwa, w 1948 roku przyjeżdża Gierek z Belgii do Polski. Jakie były losy Polaków, którzy w 1946, 7, 8, 9 roku wracają z zachodu do Polski? Prawie wszyscy mają co najmniej bliskie spotkanie trzeciego stopnia z oficerami bezpieczeństwa, a wielu ląduje wręcz w więzieniach, śledztwa, procesy. A Gierek robi taką karierę. Najpierw w aparacie partyjnym w województwie katowickim, potem szkoła partyjna w Warszawie, wreszcie w 1954 roku kierownik Wydziału KC Przemysłu Ciężkiego. Jeszcze za Bieruta. Raz w tygodniu bywał u Bieruta w gabinecie na takich gospodarczych konsultacjach. No, czymże to wytłumaczyć, jak niepewną przychylnością, parasolem ochronnym, trzymanym no nie w Warszawie. I potem mamy lata 60. Znowu oczywiście nie mamy dostępu swobodnego, nieograniczonego do poradzieckich materiałów, ale są różne relacje, jakieś wspomnienia. Kierownik sektora polskiego w kierownictwie radzieckiej partii Piotr Kostikow wyraźnie pisze, że między marcem a listopadem 68 roku na Kremlu zapadła decyzja, że będą stawiać na Gierka. Dokładnie. Nie na Moczara, tylko na Gierka. I oto pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach zostaje zapraszany na urlop na Krym, a urlop ustawia się tak, żeby doszło do jego spotkania z Breżniewem. Przepraszam, Breżniew spotyka się z pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego? To już nawet nie jest śmieszne, to po prostu jest szokujące. No i wreszcie sam grudzień 70, żeby skończyć ten wątek, kiedy właściwie ta wizyta Jaroszewicza jest bardzo wyraźne wskazanie. Idzie sygnał do Warszawy, Moskwa popiera towarzysza Gierka.
Dobrze, zostawmy Edwarda Gierka, bo mamy jeszcze kilku innych do omówienia. Teraz pora na kolejnego na twojej liście generała Wojciecha Jaruzelskiego. Nie kryję, że ja go oceniam krytycznie, choć u mnie miał tylko jeden szczebelek niżej. Jak przeczytałem ten rozdział o Jaruzelskim, jednak mam wrażenie, że ty w paru takich momentach, zwłaszcza ten decydujący, no, że na nim się skupmy, bo to się wszystko zawsze przy Jaruzelskim wokół tego kręci, chodzi mi o grudzień 81. Ty, jak rozumiem, nie wierzysz w notatkę Anoszkina, nie wierzysz w to, że Jaruzelski usiłował sobie załatwić polisę ubezpieczeniową na wypadek. Oczywiście, że wierzę, nawet dopytywałem ciebie, ponieważ to było opublikowane ale w fragmentach. Piszesz o tym. Nie piszę, ale przeczytałem. To tak jak mi powiedziałeś, uczciwie odrobiłem lekcję. No, ale dlaczego o tym nie napisałeś? No, można by napisać, no tu zarzut jest słuszny. Natomiast ja i tak potem się borykałem z objętością tej książki, która miała być pierwotnie dwa razy mniejsza, no może nie dwa razy mniejsza, ale powiedzmy, że 150 stron mniejsza niż jest teraz, a wydawcy mówią mi, że to jest dwa razy większe od każdej książki, którą to wydawnictwo prawda. Czerwone i Czarne do tej pory wydało. Ale to akurat tym bym się nie przejmował. Nie, ale masz rację. I tu rzeczywiście ja przyjmuję taką postawę, że nie wiadomo, nie wiem, może nigdy nie będę wiedział, ale poszedłem. Wydawało mi się to oryginalne i chyba dobrze mi się wydawało, bo to gdzieś tam Piotr Zaremba też jakby napisał, że znalazłem coś oryginalnego do powiedzenia. Przede wszystkim ciągle słyszymy, sytuacja była bez wyjścia. I ja sobie podkpiwam, że to jest z logicznego punktu widzenia zdanie niesłuszne, nielogiczne. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Może być tylko sytuacja bez dobrego wyjścia. Zawsze można sobie palnąć w głowę, zawsze można nie robić nic i dryfować jak korek w rzece i grać na zwłokę i czekać. No to jest Kania. To jest Kania. To Kania to robił. Można zasymulować chorobę, przeprosić towarzyszy radzieckich i no, klinika 10 profesorów podpisałoby, że serce nie dało rady. Można wreszcie było powiedzieć, nie, ja nie wprowadzę stanu wojennego. I tu były dwie możliwości. No Wojciech, jak nie wprowadzisz, to trudno. Pasujemy, doszliśmy do granicy pokera, aż w końcu składamy karty pas, no bo dalej już nie można licytować, a można było wywieźć na Łubiankę i może byłby dzisiaj bohaterem narodowym. Jako ten, którego zamordowano gdzieś tam w jakichś kazamatach. Więc, a ja tylko kilka przedstawiłem takich wrzuconych wręcz z rękawa rozwiązań. Więc opowiadanie, że musiało być tak, jak się stało, że to jedyne rozwiązanie jest po prostu nielogiczne i nieprawdziwe. A druga rzecz, która wydaje mi się, to już dłużej głoszę, już od pewnego czasu wydaje mi się też bardzo ważna, to zaczerpnięte z kryminalistyki pytanie, kto skorzystał. Kiedy jest jakaś zbrodnia, zawsze jest pytanie kluczowe, kto skorzystał na zabiciu pani X czy pana Y. Jakie były motywy? No więc kto skorzystał na wprowadzeniu stanu wojennego? I zwykle odpowiadamy w emocjach. No jak to kto? Partia, komuniści, Jaruzelski, Czerwoni, różne nazwy. Moja teza jest trochę inna. Przede wszystkim Kreml. Nie tylko, że bez radzieckiej kropli krwi, ale bez kropli radzieckiej benzyny w Warszawie zapanował porządek w rozumieniu komunistycznym. Generał Jaruzelski naprawdę odwalił kawał dobrej roboty dla Moskwy. I dostał order Lenina, oni i to docenili. I dostał order Lenina, tak. Zasłużenie. Tylko, że jako Polacy nie możemy uznawać za zasługi narodowe, wpisywać do narodowego panteonu kogoś, kogo największą zasługą jest zasługa dla innego państwa i to bynajmniej nie neutralnego, tylko w tym momencie jak najbardziej zainteresowanego tym porządkiem w Warszawie. I wydaje mi się to dużo ciekawsze niż to, czy te czołgi grzały silniki za wschodnią granicą, czy nie grzały, bo nawet jeśli grzały silniki, to zawsze można je wyłączyć albo włączyć bieg. Ja uważam rzeczywiście, że one grzały silniki, bo to był element wojny psychologicznej, którą prowadzono ze społeczeństwem. Chodziło o to, żeby było wrażenie, że ta interwencja jest o włos. Tak.
Natomiast kiedy generał Jaruzelski powiedział sprawdzam, bo on jednak powiedział sprawdzam w tej rozmowie z Kulikowem, ja cię powiedział wprowadzam ten stan wojenny, ale nie wiem, czy sobie sam poradzę, czy mogę liczyć na operację Tarcza 81, czyli na waszą pomoc militarną. I Kulikow, który by mu pewnie chętnie to obiecał, powiedział, że musi zapytać swoich szefów. No i szefowie na posiedzeniu Biura Politycznego 10 grudnia powiedzieli, że nie. Gospodarczo, politycznie poprzemy, ale wojskowo nie. I mimo to, mając tą wiedzę, Jaruzelski zrobił to, co zrobił. Ale chcę zapytać cię jeszcze o jedną rzecz, bo zaraz musimy do kolejnego przejść z bohaterów twojej książki. O to, co jest podnoszone jako największe dokonanie Jaruzelskiego przez jego obrońców, przynajmniej tych takich bardziej umiarkowanych, bo dla niektórych on jest bohaterem od początku do końca. Ale mnie interesują ci, którzy głównie mówią, że no może tam się dopuszczał różnych złych rzeczy, a to antysemickich czystek w latach 60., a to prawda za grudzień 70, no za stan wojenny, ale oddał pokojowo władzę w roku 89. Czy ty podzielasz ten pogląd, że największą zasługą Jaruzelskiego jest pokojowe oddanie władzy w roku 89? Powiem szczerze, że na to pytanie nie bardzo umiem odpowiedzieć, bo oczywiście ja mam taki troszkę tutaj fatalistyczny pogląd w tej kwestii, że jakby było trzeba, to można było jeszcze w 89 roku rozstrzelać parę set tysięcy ludzi. Jesteś pewien? Nie. A na czym to opierasz? Nie, taki właśnie, nie wiem, takie fatalistyczne przeczucie. Ono jest, mam nadzieję, błędne. Mam nadzieję, że nie mam racji. Nie chciałbym jej mieć w każdym razie. To znaczy, ja się z tobą... Nie, poczekaj, bo to jest bardzo ważny moment. Ja się z tobą zgodzę, gdyby... Zamiast tego, co mieliśmy, czyli na przykład po 4 czerwca zaczęło się dziać to, co się działo na początku listopada 1956 roku na ulicach Budapesztu, gdzie by rozwścieczony tłum ruszył na komitety partii, żeby wieszać siedzących tam towarzyszy. To wtedy zgadzam się, że ci, którzy mieli broń, by zaczęli strzelać, by się bronić. Natomiast moim zdaniem scenariusz taki był mało realny, bo najwięksi radykałowie opozycyjni typu Solidarność Walcząca mówili tylko zróbmy wolne wybory. Domagajmy się wolnych wyborów, nie idźmy w kontraktowe wybory. Nigdy nie mówił, zbrójmy się i ruszmy do eksterminacji towarzyszy. To ja siebie trochę źle zrozumiałem. Ja powiedziałem, to moje fatalistyczne spojrzenie jest powiedzmy spojrzeniem roku 88, początku 89, z grubsza przed porozumieniem Okrągłego Stołu, że wtedy mógł poprowadzić tę grę, nie wiem, tak mi się wydaje, w inny sposób. Znaczy były przygotowania do stanu wyjątkowego, to tak, wiadomo, Kiszczak to zaczął w kwietniu 88. Zgadzam się, że po Okrągłym Stole, jeszcze bardziej po 4 czerwca, właśnie z każdym tygodniem, miesiącem coraz mniej, to strzelanie było coraz mniej możliwe, prawdopodobne, aż w pewnym momencie nawet bym zaryzykował taką tezę, że jak zaczęły się już weryfikacje w SB i te rzeczy, powiedzmy gdzieś tam rok 90, nie bardzo kto miałby te egzekucje wykonywać, bo tak się chcieli wykazywać porządnością, przyzwoitością wszyscy wojskowi pielgrzymujący, generałowie na Jasną Górę, całe kierownictwo SB w ogóle demokratyczne i tak dalej, że bardzo możliwe, że w tym sensie już by nie było tych wykonawców. Ale wracając do samego generała Wojciecha Jaruzelskiego, no to znowu jest zasługa. No, można powiedzieć, że jakby nie było PKWN-u, to by nie musiało być Okrągłego Stołu. To jest no, trochę taka sytuacja. No, oczywiście, że znów mógł strzelać, a nie strzelał. Usiadł do stołu obrad. Natomiast to poprawia jego obraz, ale nie w stopniu, by w moich oczach miał wylądować na cokołach pomników, by miał się stać bohaterem narodowym, by dzieci się o nim miały uczyć w szkołach jako Polaku na miarę Tadeusza Kościuszki, czy księcia Józefa Poniatowskiego, czy marszałka Józefa Piłsudskiego. Nie, no więc tutaj... A czy nie jest, słuchaj, trochę tak, ja tym razem będę tutaj znowu takim bardzo twardym krytykiem generała Jaruzelskiego. Spójrzmy na to w skali całego regionu. Od końca lat 60. tak naprawdę było widać, że jest jeden przywódca krajów satelickich, który się Moskwie przeciwstawia i to był Nikolaj Czałszewsku. I teraz wróćmy do drugiej połowy lat 80. Mamy oto wszystkich tych przywódców. Gorbaczow zarządza pierestrojkę i widać, że niektórzy jak Honecker czy Żywko z zaciśniętymi zębami, z wściekłością, chociaż im się to nie podoba, ale w istocie rzeczy mówią, że no będą wdrażać tą pierestrojkę. Ale nogę trzymają na hamulcu. Dobrze, ale kiedy dochodzi do
rozruchów, kiedy dochodzi do protestów. Honeckera już wprawdzie nie ma, jest Egon Krenc, prawda, ale jest w Czechosłowacji Jakesz, w Bułgarii jest ciągle Żywkow. Żaden z nich nie każe strzelać. Każe strzelać tylko Czałszewski. Tak. I teraz w jakim świetle to stawia Jaruzelskiego? Czy on nie zrobił niczego innego niż ci pozostali? Słuchał Moskwy, tylko ponieważ był nieco inteligentniejszy, to rozumiał, że nie wystarczy nie strzelać, trzeba jeszcze wykonywać pewne ruchy negocjacyjne po to, żeby realizować to, co Moskwa kazała. Tylko że to później się wyrwało spod kontroli, sama Moskwa była zaskoczona, no, ale to później, to było tak naprawdę w roku 90. Tak, uśmiecham się, bo takie myślenie, jak ty przedstawiłeś, żeby się, zgadzam się z tobą, mnie także bliskie, niesie, proszę państwa, w sobie ogromne niebezpieczeństwo. No bo jeżeli on nic nie zrobił, Solidarność nic nie zrobiła, myśmy nic nie zrobili, to właściwie wszystko stało się w Berlinie, gdzie zburzono mur i gdzie zaczęła się zmiana ustroju całej Europy. Tu się nie zgadzam, bo Solidarność odegrała rolę, ale ta pierwsza Solidarność z lat 80-81, bo ona osłabiła system. Jednym z korzeni, które zrodziły Gorbaczowa, była rewolucja solidarnościowa, ponieważ ona pokazała słabość systemu komunistycznego opartego na apologii robotników. Nagle ci robotnicy w drugim kraju imperium się zbuntowali. I to jest tak jak Afganistan i parę jeszcze innych czynników, niewydolność gospodarcza, to rodzi Gorbaczowa, który próbuje ten system zmodernizować. Natomiast Gorbaczow usiłuje zmodernizować system też metodą nakazową, prawda? I mówi towarzyszowi Żywkowowi czy Honeckerowi, trzeba się pierestroić, a jak nie chcecie, to my z wami zrobimy porządek. I moim zdaniem przyczynia się do obalenia choćby Honeckera, prawda? No, na pewno. No jest oczywiste. No więc właśnie, więc Jaruzelski, który, że tak powiem, zawsze był wyczulony na to, co wieje ze wschodu, widząc, co Gorbaczow każe, zaczyna wprowadzać zmiany. Więc jaka tu jest jego zasługa. O to mi chodzi. Znaczy, moim zdaniem taka, że trzymał wszystkie sznurki w ręku. Gdyby on nie chciał, kiedyś o tym dyskutowaliśmy tu w sali obok, że cała ta zabawa, czy Rakowski był za okrągłym stołem, czy Kiszczak, czy jeszcze... No dobrze, a gdyby nie chciał, to nie stałoby się z nim to, co z Honeckerem, nie zostałby w pewnym momencie usunięty. A to jest bardzo ciekawa hipoteza. I Rakowski by na przykład zajął jego miejsce. Bardzo możliwe. Ale póki był, to on był najwyższym arbitrem. Jak coś tam strona solidarnościowa rzucała takiego zupełnie nowego, to Kiszczak mówił, musimy przerwać, nawet w Magdalence, ja muszę zatelefonować. I nikt nie pytał, dokąd. Dla wszystkich było oczywiste, do kogo on wychodzi, dzwoni, wracał tam po kilku czy kilkunastu minutach i mówił, no chyba na to możemy się zgodzić. I dalej rozmowy już szły. No więc kto był tym, który decydował naprawdę? No generał Jaruzelski. Ja też mam taką pokusę jak ty, że on wychodzi za dobrze. Chciałoby się, żeby źle. Ale takiego użyję demagogicznego argumentu. W książce twojej wychodzi tak, jak go opisałeś. No. Takiego troszkę demagogicznego argumentu, którego w książce nie ma. Oczywiście w wymiarze doczesnym, ziemskim, życie jednego człowieka jest najwyższą wartością. Natomiast dobrze mieć świadomość tego, że tylu ludzi, ilu zginęło w latach 80. przez całą dekadę, około 100 osób. Przyczyn politycznych. Przyczyn politycznych. Nieznani sprawcy, kopalnia Wujek, Lubin, Przemyk, ksiądz Popiełuszko i tak dalej, i tak dalej. To jest około 100 osób. To były tygodnie w czasach stalinowskich, gdy tylu ludzi ginęło w Polsce. A nawet dni się zdarzały. A nawet nie. Ja nie mówię o wojnie. Ale nawet bo, po wojnie. Bo do 45 to oczywiście to tak, to ale w ogóle nawet godziny były takie. Ale mówię po wojnie, tam po amnestii z 45 roku. No to, siódmego, ta pierwsza, tej pierwszej, lipcowa, po powstaniu tymczasowego rządu jedności narodowej. To właściwie to tygodniowo tak. I teraz mamy na tę samą półkę włożyć te 100 osób, oczywiście kilkadziesiąt lat później, w innym świecie. W latach 40., o czym dzisiaj wiemy, działy się także w państwach, które dzisiaj pouczają nas, jak się robi demokrację, jak się tworzy demokrację, rzeczy haniebne. Dzisiejszy prezydent Stanów Zjednoczonych 50 lat temu nie wszedłby do wielu restauracji, kin na południu kraju,
którym dzisiaj jest pierwszym obywatelem. Jest dobrze, że o tym mówisz, bo to użyję, przypomnę się, jak będziemy o Gomułce za chwilę rozmawiać, ale ponieważ ja chcę posuwać sprawę do przodu, zostawmy generała Jaruzelskiego, choć zacznę od pewnej krytyki. Tłumaczyłeś, że nie napisałeś o tych sprawach z notatką Anoszkina, tej całej szerzej genezie stanu wojennego, bo książka się rozrastała, a równocześnie, gdybym miał powiedzieć ci, gdzie ona jest najbardziej rozbudowana niepotrzebnie, to jest rozdział o Edwardzie Ochabie. No bo to jest potężny rozdział, praktycznie zbliżony objętością do pozostałych. Czy on rzeczywiście w ogóle zasługuje na aż tak dużo uwagi? To jest rozdział najbardziej oryginalny, w tym sensie, że nie tylko przeciętny czytelnik, ale nawet myślę, że wielu perelistów, dobrych badaczy dziejów Polski Ludowej z tego rozdziału dowie się sporo nowych rzeczy. Bo to jest najbardziej zapomniany i nieznany pierwszy sekretarz. Kiedy nie historykom, zwłaszcza osobom młodszym, mówię, że taki człowiek był jak Edward Ochab, kto? Dalej pójdźmy. Wspomniany dzisiaj Robert Mazurek opowiadał, jak przyjmował do drugiego programu Polskiego Radia młodych ludzi. I najpierw ich pytał, kandydatów na redaktorów, dziennikarzy, co pani panu mówi nazwisko Edward Ochab. Nie, to strasznie. Nikomu to nic nie mówiło. No nie dziwię się. No nie, ale to jest konkursowe. Potem już nie pytał. Potem już pytał prawie, że o stolicę Francji. Ale to tylko pokazuje katastrofę, do jakiej się schodzi, że po prostu zaczynasz ambitnie od pytań właśnie trudnych, wymagających lektur, wymagających zainteresowania. Jeszcze ktoś jeszcze mówi, że się interesuje polityką i najnowszą historią i potem mówi, że nie, no to przepraszam bardzo, to nie jest normalne. Dobrze, ale uzasadnij, bo wiesz, na razie właśnie powiedziałeś, dlatego tak dużo napisałeś, bo jest zapomniany, żeby go uważałem, że przybliżyć. Jeśli książka ma być pełna, ma być ich 7, mają być wszyscy, to on też powinien tutaj znaleźć to miejsce. Ja nawet miałem początkowo taki naiwny pomysł, on tak niezupełnie się ziścił w praktyce. Ja chciałem, żeby te teksty były objętościowo prawie jednakowe. No ale to bez sensu, bo bez jednak sensu, ranga Gomułki, Gierka czy Jaruzelskiego w historii Polski jest sensu. O niebo i wielokroć większa niż Ochaba. Się z tego w trakcie pisania wycofałem i dlatego o Gomułce jest tam, nie wiem, 110 stron, a o Ochabie, nie wiem, 70 czy 80. No i to moim zdaniem o połowę za dużo dalej będę twierdził. Znaczy ja powiem tak, przekonaj mnie, że Ochab nie jest przypadkowym produktem stalinowskiej biurokracji, wypchniętym na stanowisko pierwszego sekretarza po niespodziewanej jednak śmierci Bieruta. Na zasadzie z łapanki trzeba kogoś na okres przejściowy wziąć, bo jeszcze nie wiadomo, która z tych frakcji, Natolińska czy Puławska, weźmie górę, więc bierzemy takiego przejściowego towarzysza, którego później się wywala, jak już ustalono, że będzie Gomułka. Widzisz, rzecz polega, bo tak napisałeś właśnie. Że ja się z tym, bo no, ja się zgadzam, ja tak uważam właśnie. No ale to po diabłu o nim 70 stron. Dlatego, że to jest, dobrze w pytaniu sam sobie odpowiedziałeś, to jest coś, to mogłoby się nazywać ten rozdział nie Edward Ochab, tylko modelowy stalinowski aparatczyk. Mhm. I to jest w pewnym sensie no, Edward Ochab, no bo ten był akurat pierwszym sekretarzem, ale mógł być Franciszek Mazur, mógł być Zenon Nowak, mógł Jóźwiak. Być Jóźwiak, Roman Zambrowski, co? Jakub Berman. Mhm. Jakby tutaj jest wielu. Akurat ten został pierwszym sekretarzem. A Zambrowski na pewno mógłby być? To jest złośliwe pytanie. Czy Zambrowski no, gdyby był pierwszym sekretarzem. Ale nie chodzi mi o jego pochodzenie, bo zwróć uwagę, że wielu było w ruchu komunistycznym towarzyszy pochodzenia żydowskiego, ale właściwie żaden z tych 7, o których piszesz, nie miał korzeni żydowskich. Nie. Zgadza. Nie, to jest ważne, bo o tym też musimy w którymś momencie wspomnieć. Znaczy, nie, no, mi się wydaje, że akurat Zambrowski z tego powodu nie mógł zostać pierwszym sekretarzem. Choć niewątpliwie intelektualnie było do Ochaba o kilka poziomów wyżej. Jeżeli już mamy o tym rozmawiać, to wypada powiedzieć, że 3 z 7 miało żony, tak, będące Żydówkami bądź tak, osobami. No i to jest właśnie Ochab, Gomułka i Mieczysław Rakowski. I Mieczysław Rakowski. Wanda Wilkomirska. O widzisz, to ja nie widziałem. Dobrze.
zostawmy Ochaba, bo będę bezlitosny dla niego i uważam, że szkoda mi na niego czasu. Przejdźmy do tego, którego umieściłeś no niemal na samym końcu listy, a którego ja cenię wyżej, czyli Władysława Gomułkę. Dlaczego Gomułkę cenisz tak nisko? Dlaczego go dałeś obok Bieruta? Bardzo dobrze sformułowałeś pytanie. Ja go dużo wyżej cenię, niż Gierka, który jest obrzydliwym kłamczuchem i złapałem go na dziesiątkach takich pospolitych kłamstw. Ja Gomułkę cenię wyżej na pewno niż Ochaba. Natomiast próbuję po raz pierwszy przemodelować świadomość moich współrodaków. To się oczywiście jednemu człowiekowi w jednej książce nie uda, ale od czegoś trzeba zacząć. Bo kiedy mówimy o Gomułce, to mówimy o tych 14 latach od października 56 do grudnia 70. A on tu jest za te 4 pierwsze lata. Za władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. Możecie mówić, że NKWD szaleje w Polsce, a my będziemy i tak dalej, i tak dalej. Gomułka tu jest za sfałszowane referendum, za sfałszowane wybory, za rozprawę z podziemiem niepodległościowym, za rozbicie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nawet za pogrom Kielecki. Nie w sensie, że on go wywołał, czy partia go wywołała, ale nawet jeżeli był to bunt takich właśnie żuli, jakichś takich, to zachowanie milicji i wojska w trakcie było gaszeniem pożaru benzyną. Ewidentnie, włącznie z relacjami o tym, że żołnierze strzelali do uciekających Żydów. I za to wszystko, w myśl zasady, którą ja chyba z 5 razy cytuję, im więcej władzy, tym więcej odpowiedzialności. Gomułka był sekretarzem generalnym Polskiej Partii Robotniczej, był wicepremierem i ministrem ziem odzyskanych. Posiadał ogromną władzę. Dla mnie szokiem, to jest też taka informacja, jak my nie czytamy wydanych książek. Kupujemy je, oglądamy, wkładamy na półkę. Dopiero pisząc to, gdzieś już tak studiując kartka po kartce, zdanie po zdaniu, natrafiłem w książce wydanej na początku lat 90. w tomie dokumentów na informację, która jest szokująca, jest kompromitująca, a idę o zakład, że państwo jej w razie w zdecydowanej większości nie znaliście, że do lipca 45 roku osobistą ochronę Bieruta, Gomułki i Osóbki Morawskiego sprawowało NKWD. Dopiero w lipcu 45 roku przekazali towarzyszom z bezpieczeństwa. No dobra, to teraz, dobrze, to teraz ja rozumiem motywy, dla których Gomułkę oceniłeś tak nisko. A teraz ja powiem coś w obronie Gomułki. To prawda, że to był krwawy dyktator. I gdybyśmy liczyli liczbę jego ofiar, to rzeczywiście tylko Bierut go przebija. Tak. Bo do pewnego momentu robią to samo razem, a później już tylko Bierut robi tą rzeź już samodzielnie, a Gomułka idzie na boczny tor. Ale przy tej całej krwawej dyktaturze zarazem Gomułka jest jedynym z całego tego pocztu, który potrafi Sowietom powiedzieć nie. I to potrafi powiedzieć raz Stalinowi, samemu Stalinowi, co się odważył tylko Tito zrobić w 1948 roku i potrafi powiedzieć drugi raz Chruszczowowi w 1956 roku. A zatem jest to dyktator i komunista, ale polski komunista, który ma poczucie, że on tu będzie ten komunizm po swojemu robił. Wszyscy ci inni, nawet łącznie z tym zgniłym Rakowskim, takim fałszywym trochę, chociaż to już nie ma znaczenia, to są ludzie, którzy trzepią obcasami przed Moskwą. Podam ci przykład, żebyśmy nie byli gołosłowni, bo to mógłby powiedzieć każdy z nich, z wyjątkiem Gomułki. To jest coś, co mówi Stanisław Kania do ambasadora sowieckiego Piłotowicza, jak został jeszcze nie pierwszym sekretarzem, tylko 71. sekretarzem KC. Mam niezłomną wolę utrzymywania w dalszym ciągu jak najbardziej ścisłych i przyjacielskich kontaktów z ambasadą ZSRR. Co przyczyni się do zacieśnienia współpracy między naszymi partiami i krajami? No to jest hołd lenny. U Gomułki czegoś takiego nie znajdziesz. Owszem, on wiedział, że się musi trzymać Moskwy, bo wiedział, jak dostał tą władzę. Wiedział, że bez wsparcia Armii Czerwonej tej władzy by nie miał nigdy i potrafił to napisać jasno i uczciwie. Dam ci argument jeszcze mocniejszy. Chyba w 67, 8 albo 9 rok, ale akurat to większego znaczenia tutaj nie ma. W czasie jednego z pobytów w Moskwie, delegacji partyjno-rządowej,
Chodziło o sprzęt wojskowy. Gomułka nie miał ochoty, żeby Polska inwestowała w produkcję nowych modeli wozów pancernych, jakichś tam czołgi, broń pancerna. I siedzą w hotelu na wzgórzach leninowskich, takim hotelu willi. I Gomułka zaczyna właściwie monolog, ale w obecności kilku osób. I taki właśnie z grubymi słowami, niech mnie pocałują i tak dalej, co oni sobie myślą. My tak nie będziemy robić. I wszyscy speszeni patrzą na sufit, pokazują na palec, palcem na usta zakrywają, a Gomułka, przecież wiem, że nas podsłuchują i właśnie dlatego o tym mówię, żeby wiedzieli. No na pewno by żaden inny pierwszy sekretarz czegoś takiego nie powiedział, nie zrobił. Tu jest pełna zgoda. No dobra, ale czy ty, dla ciebie to nie ma znaczenia, że on rzeczywiście przy tej całej krwawości swojej, krwiożerczości wręcz, jednak bronił tej suwerenności PRL-u tak, jak on ją rozumiał? Ja ci powiem tak, ktoś, nie pamiętam kto, powiedział mi po przestaniu tego rozdziału o Gomułce, o widać, że pan to go lubi. Ja na to mówię, ja go właśnie tak bardzo nie lubię, że chociaż już piórami nie piszemy, długopisami, ja muszę klawiaturę trzymać, żeby nie napisać naprawdę, co o nim myślę. Bo z jednej strony jest to człowiek naprawdę nieposzlakowanej uczciwości. Tak jak Gierek kłamie, tak tego nigdy nie udało mi się złapać na kłamstwie. Generał Jaruzelski ciągle mówi, nie pamiętam, mogło tak być. Kto kazał strzelać? No to była decyzja kolektywna, a Gomułka, ja kazałem strzelać, trzeba strzelać do bandytów, tak, którzy podpalają. Dokładnie. To się nie mieści w głowie, to jest zupełnie inna filozofia. Właśnie on jest gotów na siebie wziąć najbardziej brutalne, okrutne metody. Bo on tak naprawdę jest jedynym prawdziwym dyktatorem. Polskim. Znaczy on, polskim, bo on dochodzi do władzy oczywiście przy pomocy Rosjan, ale po raz pierwszy dochodzi do tej partii konspiracyjnej, kiedy właściwie jeszcze Rosjan nie ma, ale udaje mu się to. I później, kiedy dochodzi do zderzenia ze Stalinem, on ustępuje, prawda? Później wraca do władzy i tak naprawdę cały czas jest w opozycji do Kremla. Prawda? Oczywiście on wie, że nie może przeszarżować, bo wie, że właśnie mu chodzi o ziemię zachodnie, się boi, stąd cała ta jego obsesja i nienawiść do Chruszczowa, którego cały czas podejrzewał, że może on sprzeda nasze ziemię zachodnie. Natomiast w momencie krytycznym, tak, buntują się robotnicy, każe strzelać, bo ja tak uważam, prawda, bo ja tu jestem numerem jeden. Nie będę tam Moskwy pytał, czy Moskwa każe strzelać, czy nie. Każdy inny i w tym sensie, mówię, przy całej rzeczywiście potępieniu tego skłonności do takich metod niezwykle brutalnych rozwiązywania konfliktów, on jest dla mnie wyjątkowy, bo on jest rzeczywiście zwolennikiem suwerenności PRL-u. Najlepszy dowód, jak on w pamiętnikach swoich opisuje sprawę uprowadzenia 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Pisze, że to skandal, to niedopuszczalne. Człowiek czyta, przegląda się. Nie, proszę Państwa, mylicie się, że to skandal i niedopuszczalne. To myśmy ich powinni aresztować i osądzić, tak. A nie Rosjanie. Jakim prawem oni porwali? Tych należało tutaj w Warszawie osądzić i surowo ukarać. No i on by to zrobił. Ale to byłaby jego suwerenna decyzja jako sekretarza generalnego PPR, tak. Prawda? Dobrze. Ponieważ chciałem jeszcze Państwu dać możliwość jakby wypowiedzenia się, więc prosiłbym o rozdanie kartek, żeby może była możliwość zadania pytania na kartkach, a porozmawiajmy o ostatnim, co do którego byliśmy zgodni, że powinien być oceniany jak najsurowiej, czyli towarzysz Tomasz Bolesław Bierut. Jest pytanie, czy właściwie w ogóle można coś o nim powiedzieć pozytywnego, coś na jego obronę? Nie, ja napisałem to, że ja nie jestem w stanie poważnego powiedzieć nic dobrego, bo oczywiście to, że lubił sarenki, że... Kobiety lubił, że lubił dzieci, że lubił się spotykać z pisarzami, naukowcami, no to bardzo ładnie, ale to jakby, jeżeli rozmawiamy poważnie, albo że kandelabry akceptował te, które stoją na Placu Konstytucji, na posiedzeniu biura politycznego, oglądali rysunki, projekty, no ale to jest niepoważne, to nijak nie równoważy. Przy Gomułce na przykład miałem kolosalny problem z jedną rzeczą, która jest ewidentnie dobra dla Polski, a nie dla Polski rządzonej przez komunistów. Układ z Niemcami z 70 roku. Gdyby on go nie zawarł, nasza pozycja w roku 89 byłaby najpewniej zupełnie inna. I tak było niełatwo.
A jakby było, gdybyśmy takiego układu nie mieli? To był sukces nie władzy komunistycznej, nie PRL. To był sukces Polski bezprzymiotnikowej. Akurat w tym miejscu, w tym momencie zbiegły się interesy Polski i PRL. Natomiast przy Bierucie nie mam ani jednej takiej rzeczy. Gomułka to taka sknera, taka gospodyni domowa, która musi mieć kilogram mąki, a jak w przepisie jest 1,5 kilograma, to idzie pożyczyć do sąsiadki albo dokupić do sklepu jeszcze kilogram, albo nie robi tego czegoś. Bierut to sybaryta, który świetnie się czuje w roli prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Przecież na filmowym zapisie ze ślubowania widzimy, jak jedzie odkrytym Mercedesem w otoczeniu szwadronu kawalerzystów. Wypisz, wymaluj Gabriel Narutowicz w filmie Śmierć prezydenta. To wygląda tak samo. Identycznie, ewidentnie kopiowany. Taki był cel propagandowy. Naturalnie. I swoje ślubowanie w Sejmie w lutym 1947 roku kończy tak mi dopomóż Bóg. Ten sam Bierut, który niesie baldachim nad kardynałem Chlądem, pomaga przy monstra. Obrzydliwe to jest, bo to jest taka cyniczna gra, w której nie ma nic, że tak powiem, autentycznego. I jeszcze na sekundę wrócę do Gomułki. Mhm. Przy Gomułce to jest, pochwalę się, moja odkrywcza myśl, nie wiem czy mądra i czy prawdziwa, ale bardzo możliwe, że Stalin traktował Gomułkę trochę tak, jak król traktuje swojego błazna. Gomułka mógł więcej. Stalina to bawiło, że był taki facet, który w ciągu 4 lat był 50 razy na Kremlu. Raz w miesiącu, co miesiąc. Sam to pisze. I ten facet mówił mu, ależ towarzyszu Stalin, to niepotrzebnie robicie. W tym momencie normalny człowiek już był trupem. A Stalina to bawiło, a towarzysz Wiesław mu mówił, bo wy to źle robicie, towarzyszu Stalin. I Stalin miał taki ubaw, tak sobie to wyobrażam, jak król ze Stańczykiem, który mógł mówić królowi, że coś tam robi niepotrzebnie, że podatki źle ściąga. I Gomułka to był trochę taki mały dyzio. Dla Stalina było to zabawne, bo wszyscy umierali ze strachu, jak mieli coś powiedzieć. A on w swojej prostocie, ale i uczciwości, właśnie takiej no wręcz dziecięcej uczciwości, takiej mówił, co no, myśli. Ale Jurku, kochany, cały czas mnie przekonujesz, że ten Gomułka powinien być wyżej w tym twoim rankingu, a jest tuż za Bierutem, o którym nie chcesz powiedzieć ani jednego dobrego zdania, a jest przed Ochabem, przed Jaruzelskim, Bierut, przed Gierkiem. Bo Bierut był człowiekiem właśnie, i to też jeszcze raz do Gomułki odwołam. Gomułka cytuje, jak Bierut, zresztą Bierut sam to opowiadał na posiedzeniu Biura Politycznego KCPPR, jak Stalin zrugał Bieruta i delegacje PKWN i PPR. No to w telewizji to by było jedno wielkie pii, bo to jest absolutnie niecenzuralne. A Gomułka pisze tak, a do mnie się tak nigdy nie odzywał. Stalin, który Berię potrafił ustawić, Mołotowa, wszystkich. No nie widzę powodu, żeby ten Gomułka, który nie kłamał w stu gorszych sytuacjach, akurat miałby w tej kłamać, że jego od jakichś tam synów czy innych Stalin nigdy nie zwymyślał. Prawdopodobnie tak było, bo myślę, że Stalina to naprawdę mogło bawić, że przychodził taki facet z Polski, z prywislińskiego kraju, właśnie z naszej wschodniej guberni i mówił mu takie rzeczy, że nie należy się śpieszyć z kolektywizacją. No dobrze. Poza samą taką myśl. Ale a jednak, Bierut, Bierut był, użyję celowo niemieckiej nazwy, Gauleiterem Polski. To był taki rządca partyjny z nadania Moskwy bez cienia, chociaż oczywiście no rodzina. Słuchaj, do dziś ale mówi, poczekaj, że skoro cały czas mówimy przy okazji Bieruta, mówimy o Gomułce, to pociągnijmy ten wątek. Dlaczego ten Gauleiter, jak go nazwałeś, nie wykonuje do końca polecenia samego towarzysza Stalina, żeby zrobić pokazowy proces Gomułki. No bo przecież taka była intencja jego aresztowania w 1951. No po co aresztować, jak później procesu nie było? To znowu trzeba pochwalić Gomułkę. Oczywiście, gdyby go podłączyli do prądu, gdyby go polewali kwasem, gdyby go żywcem podpalili, być może złożyłby zeznania.
Ale jego nie bito. Ale właśnie dlaczego? Bo to mnie zawsze zastanawiało. Dlaczego go nie bito? Bito innych, głodzono, nie dawano spać, a go mógł potraktować. Byłeś w Miedzeszynie, widziałeś tą rzekomą celę. Bardzo sympatyczny pokój na parterze z łazienką, w którym sobie jego nie wiem, siedział. Nie wiem dlaczego, nie mam tutaj odpowiedzieć dlaczego nie, ale faktem jest, że nie torturowano go, chociaż oczywiście było to izolacja i przez ileś tam czasu tylko jedną gazetę dostawał. To prawda, bez kontaktu z rodziną, z żoną, ale to jest w żadnym razie nieporównywalne. Ja nie mówię, że z żołnierzami podziemia, zakowcami. To jest nieporównywalne z innymi komunistami, tak, których po prostu katowano, dręczono, bito, torturowano, rozstrzeliwano. Tak, tutaj sytuacja jednak jest więźnia stanu trochę taka. Takiego... Ja często poprawiam określenie internowanie, ale to było coś z internowania. No, proszę Państwa, 3 posiłki dziennie, w tym 2 mięsne, to wtedy w tej dziadowskiej, biednej, zrujnowanej przez wojnę Polsce, jak ludzie raz dziennie coś mięsnego jedli, to uważali, że ho, jak im się dobrze żyje. I teraz nie wiem, dlaczego nie poszli na torturowanie. Może liczyli, że go złamią, że będzie bez tych tortur fizycznych i psychicznych zeznawał. A on powiedział, że on nie będzie zeznawał, bo i wy, i ja wiecie, jak było naprawdę i ja kłamać nie będę. Koniec, kropka. I potem następne przesłuchania, kiedy on mówi, to nieprawda. Dobrze, ale w trakcie tego, jak Gomułka siedzi, umiera... Stalin i teraz tak naprawdę Bierut, można powiedzieć, no, uzyskuje większą swobodę działania. Ale tak naprawdę przez prawie 2 lata od śmierci Stalina, no, 1,5 roku ponad, nie decyduje się ani na urządzenie procesu Gomułce, ani na zwolnienie go. Znaczy, o czym to świadczy? Znaczy, jakby Bierut kompletnie, znaczy taki robot, który stracił kogoś, kogo programuje, on jest bezradny. Znaczy, ale Wyszyńskiego każe zamknąć, więc moim jak zdaniem, to wytłumaczyć? O ile Gomułka jest człowiekiem takim prostolinijnym, nie chcę mówić tam wytrząsać się z jego braku wykształcenia, ale właśnie uczciwym w takim znaczeniu potocznym, nie kłamie, jest, to Bierut ma straszliwie mroczną duszę, to jest taka postać, to nawet nie jest dr Jekyll i Mr. Hyde, to jest coś dużo gorszego, to jest tylko Mr. Hyde, jeszcze Mr. Hyde do kwadratu, tak by go należało opisać, zły, a czasem jeszcze gorszy. Przy czym o ile Gomułka jest w tym wszystkim prawdziwy, to Bierut potrafi się tak wspaniale wstawić w taką rozmowę. Kiedy w 1954 roku w marcu na drugi zjazd partii przyjechał do Warszawy nowy pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego KPZR Nikita Chruszczow. Chruszczow, jak to Chruszczow, znowu też gra cyniczna, pyta się go, towarzyszu Bierut, a właściwie za co wy tego Gomułkę trzymacie w więzieniu? Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Sam nie wiem. No przecież Wiesław odpowiedziałby, co? Dlatego, że tam to, zasłużył, to, że to, 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 to. A ten właśnie jakby włącza się do tej gry, do tej hipokryzji koszmarnej. No właśnie, dlaczego? Sam nie wiem. No nie, no pewnie dlatego, że towarzysz Stalin kazał, no a później towarzysza Stalina zabrakło i nie wiadomo, co dalej z tym zrobić. Teraz jest szansa dla Państwa. Czy mamy jakieś pytania na kartkach? Chciałem zapytać. Czy ktoś sformułował, ale prosiłem o... Tu są, tak? Jakby pani zechciała podać, tak? Będę zobowiązany. Dziękuję bardzo. To sporo pytań. Czy miał pan szansę korzystać w tej książce ze źródeł rosyjskich, sowieckich? Powiedz. To jest... No, takie pytanie, tak czy nie? No więc nie byłem w archiwach rosyjskich, natomiast dzięki uprzejmości paru kolegów, młodego badacza rosyjskiego i Mirosława Szumiły, który napisał biografię, która się ukaże za kilka miesięcy, Romana Zambrowskiego i prowadził badania w archiwum w Moskwie, z drugiej ręki koledzy mi udostępnili swoje wypisy, notatki i zwłaszcza dla okresu kominternowskiego to bardzo mi pomogło w odtwarzaniu, bo oczywiście dużo jest w archiwum akt nowych, te różne ankiety personalne, ale dlatego o czym wiemy najmniej, no na przykład jedna z większych sensacji tej książki to to, że znów będzie o Gomułce twórca polskiej drogi do socjalizmu prosił,
i został wysłuchany i wiosną 1941 roku został członkiem Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików z zaliczeniem stażu sprzed 1938 roku w KPP. Kolejne pytanie, nie zadam wszystkich, bo niektóre są zbyt szczegółowe i moim zdaniem są na zasadzie takiej, co by było gdyby, albo co sobie historyk wyobraża, jak coś mogłoby wyglądać. Więc będę zadawał takie pytania bardziej ogólne, których myślę, że dadzą Ci możliwość takiej szerszej odpowiedzi. A mianowicie, czy odwilż w Polsce była zawsze pochodną odwilży w Związku Radzieckim, jak twierdził Mackiewicz? Czyli to, co się działo w Polsce, jak rozumiem, po śmierci Stalina, było naszym samodzielnym procesem, czy po prostu jakoś inspirowanym w Moskwie? Znaczy, na to pytanie zapewne nigdy nie będziemy znali odpowiedzi, dlatego że procesów nie opisuje się w dokumentach. Nie ma takich dokumentów. Wspomnienia mogą być. Zaczęła się odwilż, to się stało, tu zwolnili tego, tu się ukazał artykuł. Ja zawsze mówię w takich wypadkach, że dużo bardziej dostrzegamy to dzisiaj, po latach, my historycy, niż ludzie wtedy. Bo ktoś kupował gazetę i czytał artykuł i się dziwił, o, napisali o tym, ale nie wiedział, czy jutro napiszą więcej, czy to już jest szczyt góry i więcej nie będzie. My dzisiaj wiemy, że to jest pierwszy z fali artykułów, które coś tam dały. Zwolnili z więzienia X-a. Nawet jeśli to się tam pantoflową pocztą rozeszło, to wtedy nie wiedziano, czy zwolnienie z więzienia X-a jest jednostkowym aktem dobrej woli władzy, czy oznacza początek fali, serii zwalniania więźniów politycznych z więzienia. My to dzisiaj wiemy już, bo widzimy, że w następstwie tego ten poszedł, został urlopowany, ten poszedł do szpitala, tego wypuszczono, że jednak był to jakiś proces. Także nie da się stwierdzić, tak mi się wydaje, co było tutaj pierwotne, a co wtórne. Ale wydaje mi się, że to się jednak sprzęgało. Decydująca była na pewno i przy zaostrzaniu, i przy liberalizowaniu postawa Moskwy. Natomiast mogło być tak, jak w Polsce czy na Węgrzech, gdzie w latach 55-56 jakoś próbowano ten okres, jak to określił Jakub Karpiński, porcji wolności spożytkować i wykorzystać, a mogło być tak jak w Czechosłowacji czy w NRD, czy w Bułgarii, gdzie to w ogóle nie miało żadnego wpływu. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, ta książka się nazywa Siedmiu Wspaniałych. Gdybyśmy byli Bułgarami, to Todor Żywkow załatwiałby nam wszystkich siedmiu. Jako że rządził od 54 do listopada 89, czyli od Bieruta do Rakowskiego. Tak, to prawda. Kolejne pytanie, nawiązujące trochę do Bieruta. Skoro przyznaliśmy, że ten Bierut był taką osobą troszkę bez kręgosłupa, to rodzi się pytanie, może jest tak, że tak naprawdę rządzili ci dwaj jego najbliżsi współpracownicy. Czyli jak oceniasz relacje między Bierutem, Abermanem i Mincem? Czy nie jest trochę tak, że tak naprawdę Bierut był marionetką w ich rękach? Nie sądzę. Myślę, że Bierut miał, i to było decydujące, najmocniejszą pozycję na Kremlu. Stalin w różnych okresach swojego życia odchodził i powracał do fal antysemityzmu. Berman, to wiemy z różnych przekazów, podejrzewam, że Minc i Zambrowski podobnie, cały czas o tym pamiętali i nie wiedzieli, którego dnia Józef Stalin obudzi się i stwierdzi, że jednak elementy syjonistyczne zalewają świat i należy przeprowadzić czystkę. Bierut był z natury rzeczy wolny od tego typu problemu. I jeśli był marionetką, moim zdaniem był, to na pewno nie w rękach Bermana, Minca czy Zambrowskiego, tylko Stalina. To był taki naprawdę namiestnik Stalina w Polsce, który zrobiłby wszystko. Gdyby Stalin kazał mu wystrzelać inteligencję polską do cna, najpewniej by to zrobił. A jednocześnie sam często wyrywał się do przodu z jakimiś pomysłami w rodzaju zmiany godła, zmiany hymnu. A Stalin mówił, Mazurek ładny,
Szkica Harasza. No i tak, taki miał humor i tak sobie zarządzał. I ten już nie mówił, że może jednak tego orła w czortu wyrzucić, a wsadzić czerwoną gwiazdę, jak na Węgrzech, jak w Jugosławii czy Czechosłowacji. Tylko mówił, dobrze, to orzeł może być. Czemu nie? Teraz będzie taka wypowiedź, która jest polemiką z tym, co powiedziałeś o Gierku. To nie Gierek przerobił Polaków na PRL-owców, lecz upływ czasu i świadomość, że za ich życia nic się nie zmieni. To był modus vivendi jednostki z warunkami, w jakich człowiek się znalazł. Znałem osobiście 3 członków KPF, czyli Agrarnej Komunistycznej Partii Francji. Po powrocie żaden nie siedział, robili karierę. To ostatnie jest ciekawe, bo to rzeczywiście tak, tak było. Co nie znaczy, że tylko Gierek był ulubieńcem Moskwy. Twierdzę tak, że ci trzej panowie też byli tam prowadzeni na smyczy z Moskwy, bo to już można wpaść w paranoję. Każdy, kto był we Francji, na przykład w FPK, a po wojnie wrócił do Polski, to na pewno był prowadzony na radzieckiej smyczy. No nie, oczywiście ja tego nie powiedziałem i takich poglądów głosić nie będę. Natomiast z pierwszą częścią tej wypowiedzi w dużym stopniu się zgadzam. Ona nie jest właśnie taka według mnie polemiczna. No zgoda, okoliczności, ale bo myśl... mi się wydaje, że ten proces, powiedziałbym, oswajania się z PRL-em najsilniej w latach 70. nastąpił. W tym sensie to, Gierek to tu zrobił, jest to prawda? Powiedziane, oswojenie, pada słowo oswojenie. To już nie jest tak jak wcześniej obce. Kiedyś w dobrym towarzystwie niewyobrażalny był kontakt z kimś, kto należał do partii. W latach 70. to już się zupełnie zaciera. Słucham? Od Moczara się zaczęło. Tak, od Moczara chyba się zaczęło. Chyba tak, że właśnie to jest, powiedzmy, wciąganie części AK-owców, że wyście walczyli o Polskę i myśmy walczyli o Polskę, a po wojnie Żydzi w bezpiece i was dręczyli, i nas dręczyli, czyli AL-owców i AK-owców. Także to była taka bardzo paradoksalnie zarazem subtelna gra, ale i równocześnie bardzo ordynarna, bardzo brutalna gra. Teraz taki 3 pytania w jednym, ale właściwie dotyczące tej samej tematyki. Myślę, że ciekawe, więc je zadam, to już będzie przedostatnie pytanie, przed takim podsumowującym. Pytanie brzmi następująco. Do jakiego stopnia partia i bezpieka były w stanie ingerować w życie prywatne pierwszych sekretarzy? Jaką rolę w kształtowaniu polityki tych pierwszych sekretarzy mogły odgrywać ich żony? Do jakiego stopnia życie ich dzieci przypominało życie rodzin dygnitarzy niższych szczebli? Czyli tylko życie prywatnych pierwszych sekretarzy. Najprościej jest odpowiedzieć na to trzecie pytanie. W ogóle nie przypominało. Już tylko najstarsi mieszkańcy Warszawy pamiętają, że były ulice, na które nie można było wejść, że na początku ulicy był szlaban. I nie mówię tu o niemieckiej dzielnicy policyjnej w czasie okupacji. Mówisz o Alei Róż. To na przykład, no Aleja Róż, Aleja Przyjaciół, wiele takich było, Narbuta, Asfaltowa, na Mokotowie, ulice na Saskiej Kępie, gdzie dyszel, szlaban, i wartownik i dalej już nie można, bo tam stoją domy, willy, mieszkania, co w zrujnowanej przez wojnę w Warszawie było no, niewyobrażalnym luksusem. I potem osobne szkoły, te towarzystwa przyjaciół, dzieci. Więc to na pewno jedno. Drugie, żony. Ja powiem tak, największy wpływ na męża, i to jest paradoks, wcale nie miała towarzyszka Zofia Gomułkowa, która była straszną taką ciotką rewolucji, ale miała Wanda Wiłkomirska. To ona zrobiła z Mieczysława Rakowskiego Europejczyka. Złośliwi twierdzą, że począwszy od wyglądu fizycznego, czyli stroje, fryzury, jakby sposób wysławiania się, krąg przyjaciół, znajomych, ponieważ druga żona była z kolei aktorką, Elżbieta Kępińska, więc właściwie całe życie dorosłe, czy prawie większość dorosłego życia, on spędzał w kręgu ludzi kultury, nauki. Naprawdę mało kto wie, że w swoim czasie był po imieniu ze Zbigniewem Brzezińskim.
Potem to się skończyło, ale z bardzo wieloma tego typu ludźmi, którzy na Zachodzie uważali, że to jest facet, z którym można pogadać, który ma otwartą głowę. Dodajmy tylko, że jak Jarakowski został pierwszym sekretarzem, to już był dawno po rozwodzie z Wiłkomirską. Oczywiście, prawda? Nie, ale, dobrych parę dziesięcioleci. Ale oczywiście, że tak, ale Elżbieta Kępińska też. To widać było nawet w stanie wojennym, bojkot aktorów w telewizji. To wszystko się gdzieś tam kręci, więc myślę, że żony tutaj, ale najpierw wszystkim Wanda Wiłkomirska, żony Rakowskiego tutaj miały największą rolę. Ponieważ w tradycji komunistycznej kobiety nie istniały, znaczy takiej płci nie ma. To zresztą przybierało, jak mi opowiadał w swoim czasie kierownik kancelarii sekretariatu KC Stanisław Trepczyński, dość dziwaczny taki charakter, ponieważ panie były jednak obecne. Nie chodzi tu o jakieś, jak mówimy, hostesy, damy do towarzystwa, nic z tych rzeczy, żadnych seksualnych podtekstów. Ale w tym samym męskim gronie były tłumaczki, były maszynistki, były sekretarki, te, które stenografowały posiedzenia. I on powiedział tak, że z punktu widzenia niektórych towarzyszy, to one psuły zabawę. To szczególnie Chruszczow się złościł, no bo przy kobietach jednak musiał się mitygować, te jego koszarowe, wulgarne, chamskie dowcipy, które najbardziej cieszyły, śmieszyły jego samego, no nie nadawały się do opowiadania jednak, więc on ten filtr zakładał. No, a nikt z nas nie lubi siedzieć w filtrze i tak udawać, że się świetnie się bawi, bardzo miłe przyjęcie, bardzo sympatyczne i właściwie nic się nie dzieje. I jak już te panie na koniec tam wychodziły, no to wreszcie można było pobiesiadować, ale też nie z Gomułką, bo ten o 21 potrafił i Chruszczowowi, i Breżniewowi powiedzieć, nie że jest zmęczony albo że go głowa boli, bo to jeszcze byłoby zrozumiałe. Nie, on musi pójść poczytać materiały gospodarcze. Tak, to prawda. W tym momencie. Z tego słynął. To prawda. Dobrze. I ostatnie pytanie, które wydaje mi się takim ważnym, podsumowującym pytaniem. Użyłeś w pewnym momencie, mówiąc o Bierucie, bardzo brutalnego słowa gauleiter. Później się pojawiło słowo namiestnik. I to jest dobre słowo i ono się tu pojawia w jednym z pytań. Czy zgodzisz się z opinią, zostawmy na moment Rakowskiego, bo on już był w momencie, w którym to nie było. Czy można ich wszystkich nazwać namiestnikami, twoim zdaniem? Nie, myślę, że jednak nie, że... To kiedyś powiedział mi Stanisław Kania i ja to piszę. Jeśli będą panu mówili, a co ja mogłem, co zależało od nas, nic nie zależało, wszystko Moskwa, Rosjanie, to niech pan nie wierzy. Na mnie też Breżniew krzyczał, podnosił głos i się złościł. Ale nie było tak, żebym ja nie mógł przedstawić swoich racji. I bardzo często te racje trafiały do Breżniewa. Na przykład opowiadał mi Kania, jak Breżniew jesienią 80 roku tłumaczył mu, że mają wszyscy w Moskwie w kierownictwie partii traumę, że cokolwiek zrobią, włącznie z olimpiadą, co jest sukcesem, kompletnie jest w cieniu samolotów, które przylatują z Afganistanu z trumnami. Że te samoloty z trumnami i tak przesłaniają wszystkie sukcesy, osiągnięcia autentyczne czy nieautentyczne. I Kania powiedział mu wtedy, że gdybyście weszli do Polski, to zapomnijcie o samolotach. To będą pociągi i kolumny ciężarówek. No, mam wrażenie, że Kania sobie to wymyśla. Może, ale myślę, że nie. Że nie, bo w wielu innych miejscach, jak rozmawialiśmy, to taka gomułkowska uczciwość. Tak, jak coś tam zrobił strasznego, to co ty mówiłeś o tych sprawach bezpieczniackich, to wychodzi, że no nie ma. Ja też odpowiem na to pytanie. Ja uważam, że jednak słowo namiestnik jest uzasadnione w odniesieniu do części pierwszych sekretarzy. Co do Bieruta nie ma wątpliwości, co do Gierka również dla mnie nie ma wątpliwości i co do Jaruzelskiego i Ochaba także. Ja bym nie użył tego słowa pod adresem właśnie Kani i przede wszystkim pod adresem Gomułki.
Rakowskiego z tego w ogóle wyłączam, bo to już nie miało w ogóle znaczenia, jak on został pierwszym sekretarzem z punktu widzenia geopolityki. I w tym sensie nie można użyć namiestnika wobec wszystkich pierwszych sekretarzy, ale wobec znacznej części z nich tak. Ja się z tobą zgadzam. Zresztą ten polski komunizm Gomułki najlepiej oddaje może taki szczegół, że jak po grudniu 70 Gierek pierwszy raz w roli nowej roli pierwszego sekretarza KC pojechał do Moskwy, to od razu zgodził się na coś, o czym Gomułce Breżniew bał się nawet to wspomnieć o tym. Chodziło o budowę szerokotorowej linii kolejowej od granicy państwa do Huty Katowice, planowanej wtedy Huty Katowice. Oni się bali Gomułce zaproponować coś takiego. A Gierek, jak tylko usłyszał, dlaczego nie, bardzo dobry pomysł, nie będziemy wagonów przestawiać, szerokotorowe wagony z rudą będą jechały prosto do Huty. Ja się podzielę moją obserwacją, otóż, bo to każdy z państwa może zweryfikować. Weźcie państwo dwa pamiętniki naszych bohaterów dzisiejszego spotkania. Weźcie państwo pamiętniki Gomułki, napisane jeszcze w czasach przecież PRL-u, napisane w latach 70., wydane po roku 89., ale jednak pisane w czasach, kiedy Polska była całkowicie zależna od Związku Radzieckiego. I weźcie państwo pamiętniki Gierka, Smak Życia, napisane już po upadku Związku Radzieckiego. Otóż, proszę państwa, porównajcie, co Gomułka pisze o Związku Radzieckim i co pisze Gierek. Ja byłem wstrząśnięty. Z jednej strony tym, że Gomułka pisze tak twardo, ostro i kategorycznie, że Związek Radziecki jest kolejnym wcieleniem wielkoruskiego imperializmu. A tymczasem towarzysz Gierek na początku lat 90. pisze wyroki Jałty, musieliśmy ze Związkiem Radzieckim utrzymywać dobrosąsiedzkie stosunki, oczywiście partnerskie i tak dalej. Nie ma ani słowa o rosyjskiej dominacji. Dla mnie to było wstrząsające i polecam wszystkim tym, którzy wierzą w to, że Edward Gierek odspawał Polskę od wschodu w kierunku do zachodu, właśnie lekturę jego pamiętników i porównanie tego z pamiętnikami Gomułki. A przede wszystkim polecam wszystkim państwu lekturę tej oto książki Poczet pierwszych sekretarzy KCPZPR, profesor Jerzy Eisler, Siedmiu Wspaniałych. Naprawdę książka zasługująca na uwagę. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.